Siemanko, jesteśmy tutaj z zespołem BOK, który niedawno wypuścił swoją nową płytę W stronę zmiany. Spotkaliśmy się w Warszawie przy okazji ich wizyty tutaj. Słuchajcie, na początek chciałem was zapytać, ile czasu tak właściwie W stronę zmiany powstawało, bo jeszcze zanim w ogóle wyszedł raport, już była zapowiedź tego. Aha. Jeszcze wcześniej było to promo wideo takie z nagraniami ze studia. Długo to było zapowiadane, prawda? No to promo wideo w sumie wyznacza początki, bo gdzieś w listopadzie zaczęliśmy przed tym promo wideo, to był co, 2010, tak? Listopad. Tak, 2010, no. No, wcześniej, 2009. Masakra. No, ja miałem taki okres w życiu, że miałem pomysł, żeby coś z tym życiem zrobić, zmienić je jakoś. I pomysł na płytę, W stronę zmiany, wszystko. Było parę bitw od Oera, Spadam w górę, te wszystkie, co pojawiły się w promo mixie, były już mniej więcej gotowe. Ja wtedy napisałem po kawałku teksty, nie? Po pół zwrotki, po całą zwrotkę. I z tego złożyliśmy promomix, nie? Nie mieliśmy nawet całych kawałków jeszcze, tylko mieliśmy takie urywki, z których, wiesz, powstał cały promomix, nie? Wrzuciliśmy to do neta i się okazało, że, wiesz, podoba się ludziom bardzo, nie? Więc stwierdziliśmy, kurczę, robimy tą płytę, dużo pracy włożymy w nią i postaramy się wydać ją jakoś na legalu tym razem, nie? No i trwało to 2 lata, nie? No właśnie, czemu tak długo? No były różne perypetie związane z tym, wiesz, Dysk się spalił. Dysk się spalił, zjarał 3 razy, wiesz. Nie spalił się, ale jak... Bałem się o to non stop, jak były takie burze latem, to ja dzwonię do Oera, weź to, zrób backup, nie? Mówię, zrób backup, bo będzie ciężko. I nie zrobił do teraz backupu tego, nie? Ale udało się wydać tą kapu. No już nie wyjść. Nie zainstalował antywirusa, także wirus jest zapraszam wszystkich. Nieaktywny wirus do studia. Jest, zawsze disy dostaje za to, że wirucha nie ma. Wirucha. No nie wiem, czemu tak długo trwało, no bo chcieliśmy, cały czas było po drodze coś, albo koncerty graliśmy, cały czas się rozwijaliśmy, cały czas jakby stawialiśmy na swoją promocję i właśnie w tym czasie złożyło się dużo różnych sytuacji, gdzie mogliśmy zagrać, wiesz, jakieś koncerty gościnnie przed różnymi tam bardziej znanymi artystami i po prostu, wiesz, czas, życie. No jeszcze co życie. Najważniejsze to zmiana miejscówki zmiana oraz miejscówki, studia tak. I wyposażenia studia, bo akurat okazało się, że dostał dotację, uzyskał jakieś środki i udało mi się założyć studio. Swoje studia muzyczne i wiesz, a na początku to powstawało gdzie? Na początku powstawało, wiesz co, mieliśmy takie studio w Młodzieżowym Domu Kultury, tam też stworzyliśmy właśnie, napisaliśmy w ogóle, no długa historia, generalnie było studio takie, gdzie mogliśmy korzystać z niego, no i tam tworzyliśmy, później się współpraca zakończyła i czekaliśmy na miejsce, w którym będziemy mogli jakby, wiesz, zacząć produkcję, nie? Swojej płyty. Ogólnie właśnie cała produkcja jest taka, powiedziałbym, bardzo eklektyczna. Bardzo różnorodne kawałki się znajdują, rozstrzał jest olbrzymi. I zastanawiam się, czy to wynikało z waszego założenia, chcieliście zrobić, po prostu pokazać swoją wszechstronność, czy raczej z tego, że wasze zajawki tak się kierunkowały, że po prostu na przestrzeni tych 2 lat wpadł pomysł, na przykład zrobimy teraz numer na bicie, który tam nawiązuje do dubstepu. I to, bez kitu, bo to jest tak, że wiesz, po prostu gdybyśmy skończyli tą płytę w 2010, to pewnie, no nie wiem, może by była bardziej faktycznie klasyczna, nie? Ale z biegiem czasu, kiedy ja miałem też, wiesz, dostęp już do swojego studia, miałem czas, żeby posiedzieć nad muzyką trochę, no wiesz, rozwijało się to, rozwijały się zajaweczki, rozwijały się horyzonty, no i tak jakoś, tak to się rozwinęło, nie? Poza tym, kiedy wiedzieliśmy już, że to będzie legal, to była taka opcja, że chcieliśmy się pokazać nowym słuchaczom, wiesz, z każdej strony, nie? Że mamy duże możliwości i tak naprawdę możemy zrobić prawie wszystko, co chcemy, nie? No i to była taka wizja właśnie, żeby pokazać, że wszystkie możliwe ścieżki, a zobaczymy, którą z nich pójdziemy po prostu dalej, nie? No, coś w tym stylu. A dla ciebie co było największym wyzwaniem? No bo w sumie na płycie jest i kawałek gitarowy, jest i właśnie ten dubstep, o którym mówiłem. Mhm. Nie robiłeś wcześniej takich kawałków, prawda? Czy zdarzało ci się? Zdarzało mi się, jasne, robiłem takie rzeczy. Ja wiesz, ja, w ogóle jest masa produkcji, które prawdopodobnie nie ujrzą nigdy światła dziennego, które po prostu, wiesz, siedzę w studiu i coś dłubię, no bo siedzę tam... Własna przyjemność, nie? Tak, no dokładnie, czy własna przyjemność, czy na przykład jakieś zlecenia, bo generalnie tworzę też muzykę, nie wiem, dla stron internetowych, czy jakieś reklamy, jingle i tak dalej. Poza tym, nie wiem, no jaram się każdą muzyką, każdym gatunkiem muzycznym i po prostu już taką mam naturę, że no kurwa, muszę coś, wiesz, coś tworzyć, to jakby samo z siebie wychodzi, nie? I zresztą z gitarami mieliśmy już do czynienia, na balladach były. Nie wiem, czy na balladach były. No od czasu, kiedy gramy już z instrumentalistami, to jest zajawka tak, na instrumenty, nie? Tak, żeby używać je w bitach w dużej ilości. No. Powiedzcie mi, jakimi kryteriami kierowaliście się, kiedy wybieraliście 3 single z albumu?
Kurczę, rzut na medal. Mieliśmy tylko ty. Single. Na początku to były pierwsze skończone kawałki po prostu, nie? No, i akurat mieliśmy ludzi, akurat znaleźli się ludzie, którzy chcieli nam pomóc zrobić te teledyski. To stwierdziliśmy, no kurczę, jeden jest wesoły, taki bardziej błędne koło, drugi taki bardziej rozkminkowy, więc no pokażę też jakąś właśnie różnorodność płyty. No i tak to poszło, nie? No a ostatni to w sumie, żeby pokazać co, kurczę. No kozackość, nie? W sumie, no. Też różnorodność, bo właśnie było to, był klasyczny Nie poddawaj się, gdzie były jakieś sample bardziej, wiesz, poukładane. W błędnym kole, gdzie tam już element żywych instrumentów, czyli saksofon. Nie poddawaj się, rozkminka bardziej życiowa, znaczy w sensie, wiesz, taki mały storytelling, coś motywującego. W błędnym kole jakaś taka, wiesz, bardziej parodia, ironia życia. Daj to głośniej, pierdolnięcie, nie? Czyli jakby, wiesz, zamknięcie tematu, nie? A skąd w ogóle właśnie wzięła się ta zajawka na ten klip z zombiakami? To jest wasz pomysł, czy to jest pomysł realizatora? Jesteśmy nienormalni. Nie, po części nie, no nasz pomysł, jakoś tak, wiesz, jakoś, kurwa, nie wiem skąd ta apokalipsa wchodziła po tej głowie, nie? Że jakoś tak chcieliśmy, kurwa... Mieliśmy jakieś takie pomysły na jakiś teledysk, z którym by tam było jakieś opuszczone miasto, coś takiego, klimaty Fallouta, czy coś takiego, nie? Mhm. No. A kumpela pokazała nam zdjęcia, w których... jej inna kumpela, charakteryzatorka, właśnie ogarniała zombie i stwierdziliśmy, że to jest to, nie? Że musimy to wykorzystać. Nie? Płyta, jak sama nazwa wskazuje, miała kierować was w stronę zmiany. Ja chciałem was zapytać, czy macie już jakieś informacje na temat tego, czy na przykład zmiana w kwestiach sprzedażowych jest, czy coś zaczęło się ruszać w kwestii koncertowej? Zmieniło się coś po prostu przez to, że przeszliście na legal? No myślę, że póki co jest za wcześnie jeszcze na to. Pierwsze jakieś takie, wiesz, jaskółki pojawiają się. Wiosny jeszcze nie ma, jeszcze trochę pewnie. No ale wiesz, my traktowaliśmy to jako szansę na jakąś większą promocję, żeby dotrzeć do wielu innych ludzi, bo my będziemy nagrywać i tak dalej, to jest nasza po prostu kolejna płyta. No, no i zobaczymy co będzie po prostu, nie? Cieszymy się, wiadomo, dla nas to jest satysfakcja wydać ten legal, bo siedzimy w grze tak długo, że od czasów, kiedy ten legal dużo znaczył jeszcze, nie? Więc to było takie marzenie dla wielu osób i fajnie przejść taką drogę, nie? Grać te koncerty, robić te płyty i w końcu, wiesz, wysyłasz demówkę, wytwórnia się zgłasza sama, wiesz, nie? Że nie musisz tam korzystać z jakichś znajomości czy coś tam, nie? Doceniają twoją muzykę i chcą ją wydać, nie? Wiesz, jest fajne. Marzenie jest takie, od zawsze było, że będą środki na to, żeby tworzyć, wiesz, jak najlepszą muzykę, jak najbardziej kreatywną. I nie tylko zamykać się tam w jednym klimacie, tylko właśnie jeżeli chodzi o koncerty, żeby można było grać żywymi instrumentami, tworzyć jakieś, wiesz, jakieś większe show, żeby coś się działo, gra świateł, gra wideo, gra dźwięków, a na to jest potrzebne siano, w chuj siana. I wiesz, będąc, siedząc cały czas gdzieś tam w podziemiu, z jednej strony ogarniając życie, starając się utrzymać jakoś, wiesz, zarobić na po prostu na codzienny byt, z drugiej strony wtedy, wiesz, brakuje jakby czasu na ogarnianie tej muzyki, bo albo robisz jedno, albo drugie, nie? Znam wiele osób, które niestety miały zajebisty potencjał muzyczny, wielu muzyków, a życie jakby, wiesz, depcze wyobraźnię, rzeczywistość pokazuje, że albo robisz to, albo to, nie? No, no i dlatego też postawiliśmy na to, żeby, kurwa, zrobić, wiesz, ten legal iść w jak najbardziej profesjonalną stronę. Zmiany. Tak jest. A jak to w ogóle wyszło z tym My Music? To oni odezwali się do was, wysłaliście demówkę i się zainteresowali? W jaki sposób nawiązaliście ten kontakt z nimi? Szereg wytwórni dostał tam od nas jakieś tam materiały i w sumie odezwał się, kto pierwszy się procent odezwał. Potem okazało się, że Marcin ponowił, Fox ponowił tam zapytanie, czy jeszcze ktoś jest zainteresowany, bo mamy tam sygnał od jednej generalnie osoby. Generalnie współwydawcy szukaliśmy, nie? No i współwydawcy. Nie wytwórni, no i okazało się, że My Music drugą tam dostało jakąś tam taką, jak drugie zapytanie, no i się odezwali, że jednak faktycznie są gdzieś tam po części zainteresowani. Spotkaliśmy się, okazało się, że jakieś tam już dalsze kroki zaczęli z nami podejmować i... Ale... No i poszło to w taką stronę, że płyta powstała już na legalu. Ale z procentem zdaje się też współpracujecie. Chyba tak, masz tak. Nawet na sobie efekt tej współpracy, zgadza się? Czy... Tak, tu mam metkę Aloha i współpracujemy i bardzo jesteśmy zadowoleni z tego. Złapaliśmy fajny kontakt i mamy podobne spojrzenie na wiele rzeczy, więc bardzo fajnie, że możemy współpracować, nie?
Przy okazji którejś poprzedniej rozmowy pamiętam, że powiedzieliście, że często zdarza wam się, że po waszych koncertach przychodzą osoby, przed którymi gracie i mówią, że koncert bardzo im się podobał. Ostatnio też czytałem taką wypowiedź Łony, który powiedział, że jeżeli chodzi o nowe zespoły na scenie, to on na pewno będzie bacznie śledził to, co będzie się działo wokół właśnie płyty BOK. Jak reagujecie na takie sygnały? No bardzo miło, wiadomo, nie? No, zajebiście. No, to cieszy, wiesz, no, to znaczy, że jest jakiś potencjał i że są osoby, wiesz, w Polsce, które szukają takiej muzyki i potrafią ją docenić, nie? To no, jest fajna opcja, że wiesz, że jeżeli my zostajemy zauważeni przez osoby, z którymi na przykład ja potencjalnie chciałbym, nie wiem, nagrać jakiś kawałek czy współpracować, też jest zawsze większa możliwość, żeby do tego doszło, niż tam, wiesz, że powiedzmy ona dostaje miliard, nie wiem, tam kawałków czy demówek z podziemia, no i też ciężko jest mu, pewnie może nawet nie ma czasu, żeby przesłuchać czy zrobić selekcję, nie? No właśnie, a czemu w ogóle nie ma gości na płycie? No wiesz, no chcieliśmy na początku zawdzięczać sobie ten pierwszy legal tylko i wyłącznie sobie, nie? Żeby nikt nie mógł kiedyś powiedzieć, o, bo tu mieliście fita czy coś tam, bla, 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 bo są różne takie sytuacje. Wiadomo, że one nic nie znaczą, ale akurat my tak, wiesz, kochamy tą muzykę, tyle to nas pracy kosztowało, że już, wiesz, chcieliśmy to zrobić do końca samemu. Ale teraz myślę, że otwiera się właśnie nowy rozdział, w którym będziemy więcej współpracować i może być ciekawie. Wszyscy trzej współpracowaliście, znaczy jesteście współtwórcami hymnu Hip Hop Campu tegorocznego. Tak się udało zrobić. No właśnie, powiedzcie, jakie to jest uczucie usłyszeć, tudzież zagrać swój numer przed publicznością w Hradec Kralowy, bo wiecie, ja widziałem to tylko z perspektywy publiczności, więc ja mogę sobie tylko wyobrażać, wy mogliście tego doświadczyć. No jest po prostu mega, od wejścia jest taka energia, że to jest niesamowite przeżycie, no. I naprawdę, kurczę, mam nadzieję, że kiedyś tam wrócę, nie? No, kolejny cel się rysuje, wiesz, wrócić i zagrać kiedyś tam na tej głównej scenie. Naprawdę świetne uczucie. No i co, no i życzę każdemu raperowi, który będzie kiedyś wysyłał zwrotki na tego typu konkursy, żeby mu się udało, nie? No bo to jest naprawdę kupa fajnej energii i zajawki na przyszłość, nie? Motywujące bardzo doświadczenie. Paulo, na płycie po raz pierwszy pojawił się twój solowy numer, to znaczy w którym pojawiasz się tylko ty, nie ma w nim rapu. Czy to stanie się tradycją już na płytach BOK, czy to po prostu tak wyszło z jednorazowej zajawki? Znaczy to była zajawka taka, że był plan na zrobienie jakiegoś tam skita i OR jakiś bicik tam gdzieś tam wyciągnął ze swojej szuflady i mówi, że mam do tego bitu coś tam konkretnego zrobić. No okazało się, że poprzeczkę sobie bardzo wysoko postawiłem, powyciągałem polskie winyle i z polskich apeli wszystko pocisnąłem. No i z tego jeszcze miał, z tego skita powstać kawałek, bo OR z Biszem mieli do tego się jeszcze dograć, no ale z racji tego, że za dużo czasu nie było, zrobił się z tego taki mój solowy popis, powiedzmy. Może być więcej takich rzeczy, bo nam ogólnie brakuje takiego luzu, wiesz, na hip-hopowych płytach, nie? Że kiedyś dostawało się płytę i tam było pełno jakichś skitów, wiesz, nie było takiego wczucia, wiesz, w to, nie? Kawałek na starym kalibrze, z tym, nie? Z Felixem, co tam Felix napierdalał, no, nie? I później chłopaki nawijali o właśnie o swoim DJ-u. Przecież ja się miarałem jak mała dzidzia. No, dokładnie. Fajne rzeczy wychodzą z takich spraw. Myślę, że na następnych projektach będzie więcej takich właśnie spontanicznych czy ciekawych przerywników. No właśnie, tutaj Paulo nawiązał. Poza tym to miało go zmotywować, żeby wreszcie, kurwa, wziął zrobił się co? Do roboty. No, wydał swój mixtape, nie? No. Co, to jest w planach jakiś mixtape? Opowiadaj. No jest, od kupy czasu jest lat, od kilkudziesięciu. Od kilkudziesięciu lat. Mixtape DJ Paulo. Nie, no, najgorsza sprawa, że czas, nie? Jak się ogarnia tam, kurde, kilka rzeczy naraz, łącznie z, mówię, z życiem, z rodziną i z muzyką, to nie zawsze wszystko można sobie tam na wszystko pozwolić. No, zacząłem najgorsze to mixtape od okładki i potem powstała tracklista. Miało być zrobiony tylko z winyli, no, ale jak się okazało, że z racji tego, że z chłopakami gram koncerty i technicznie trzeba było już ogarnąć po prostu cyfrowy system odtwarzania, wiadomo jaki, no to już inna opcja powstała na stworzenie tego mixtape'a i tak człowiek brnie, w tym brnie i mam nadzieję, że gdzieś tam, ale są plany, bo tych produkcji na przykład z zagranicznych, takich z lat tam 90., których nie jestem w stanie teraz na przykład na winylu dorwać, to wszystko bym chciał wcisnąć tam takie stare oldschoolowe zajawki na mixtape. Mam nadzieję, że kiedyś go w końcu zrobię, nie? Czyli to nie będzie mixtape z premierowymi kawałkami, tylko po prostu twój wybór muzyki, tak? To ja miałem taki zamysł na mixtape'a, że to będą stare, najstarsze śmieci, bo mówię, nowa fala, ja tam datę mam, jaką mam, ale mówię, nowa fala na przykład podchodzi do rapu, że zaczynają swoją edukację od jakiegoś tam, powiedzmy, 50 Centa i innych takich
takich nowszych rzeczy, a ja chcę powyciągać stare śmieci i jakąś tam edukację taką zrobić, jak to kiedyś miałem zamysł zrobić i tak zrobię. Spoko. Paulo wspomniał przed chwilą o tym, że w tym numerze właśnie, który jest solowy Paulo, miał się dograć Bishi OR. Czemu OR nie rapujesz na tej płycie? Zarobiony, zarobiony w bicikach. Nie miałem czasu, no bez kitu. Tak widzisz, no różnie to bywa. Nie, no czasu do czasu, no naprawdę nie miałem czasu, żeby napisać niczego konkretnego, tam gówna też nie chciałem dawać na te traki, wiesz. Ja osobiście bez kitu czekam na płytkę producencką OR-a, w którym będzie każda zwrotka jedna jego i do każdej zaproszonych gości do kawałka. Myślę, że to by była świetna rzecz bez kitu, bo zrobił wszystko po swojemu i miał świetnych gości i to by była fajna sprawa. Więc piszcie tam na popkillerze w komentarzach, czekamy na ciebie OR, wydaj płytę producencką. Rapet. Kiedy premiera? Masz się zobowiązać, koniec. Data. 3 październik 2069. Spoko. Jeszcze. A w ogóle tak pewnie byłeś zajęty wygrywaniem konkursów, bo ty ogólnie wygrywasz ostatnio wszystkie konkursy, jakie są na zrobienie bitu w Polsce, a to wygrywa OR. Najpierw wygrałeś Voodoo, potem wygrałeś na Hip Hop Camp na Hymn właśnie. Coś jeszcze było po drodze, kurczę, nie pamiętam teraz. Kolega MC2 z Białego Stoku bodajże, nie? Tam było na bicik. No. Nie, no lubię sobie tam, wiesz, wyzwanie to po pierwsze, po drugie, no nie ukrywam, bardzo, jeżeli chodzi o właśnie MC2, były fajne nagrody. Ubrałem się na kolejne 2 lata przynajmniej. Biszu, słuchaj, chciałem cię zapytać, skąd bierze się w twoich tekstach bardzo dużo jest takich odwołań, powiedziałbym, religijno-metafizycznych, nie? Aha. To jest jakaś twoja taka ogólnie wkrętka życiowa, czytasz dużo książek z tym związanych, skąd to się bierze? No, czytam na pewno jakieś książki związane z tym też, ale tak przede wszystkim z takiego naturalnego odczucia, wiesz, nie? Że wiesz, budzę się rano, jest piękny świt i mówię, o Boże, nie? I to Boże to nie jest tylko słówko wtrącone, wiesz, przypadkiem, tylko bez kitu czuję taką jakby, wiesz, energię. Jest dużo sytuacji też przypadkowych, które wydają się mocno nieprzypadkowe w życiu, nie? Nie wiadomo co to jest, no ale czuję w powietrzu takie coś w swoim życiu, taką jakąś siłę, którą można nazwać Bogiem, nie? I bardzo mi to jest bliskie, nie? I uważam w ogóle, że wiesz, że człowiek ma dużo lepszą motywację i w ogarnianiu życia, jeżeli w coś wierzy, nie? W jakieś większe idee, obojętnie, jakieś wyższe wartości, nie? No to daje kopa po prostu, nie? I fajnie się tak żyje, lubię moje życie, nie? Z tej perspektywy, bez kitu, nie? A wiesz co, jak słucham tej płyty, to czasami mam wrażenie, że wstajesz rano i nie mówisz o Boże, tylko mówisz, ja pierdolę. O kurwa, no nie, no to jest często, to jest naprzemienne właśnie, nie? To jest, ja jestem człowiekiem pełnym sprzeczności i często mówię to, wiesz, naprzemiennie używam tych określeń, nie? No może nie jest, ale mam cały czas wiarę, nie? Dużo rzeczy mi się nie podoba, ale idę do przodu właśnie w imię, wiesz, nie? W imię nie ja pierdolę, tylko w imię Boże. No. Jak ostatnio gadaliśmy, w ogóle mówiłeś, że masz w planie masz kilka tych projektów. No BOK już jest na rynku, wiadomo, Bish Pekro też już jest na rynku. Mówiłeś jeszcze o kolejnym projekcie z Kosą i tak, mówiłeś tak o projekcie na Dirty South'owych bitach. No kurczę, mam nadzieję, że jak będę miał czas, to jeszcze to zrobię, nie? Bo tam mam fajną koncepcję, chętnie bym ją zdradził, ale nie mogę, nie? Bo, wiesz, ale co, coś rozgrzebane jest? Czy? Zepsuję niespodziankę. Znaczy coś tam, pierwsze jakieś początki zaczęło się, nie? No zobaczymy, jak zdążę, to zrobię to. Najpierw jest Wilk Chodnikowy, wyjdzie myślę koło lutego, marca. Czyli solo po prostu, na bitach tak, różnych producentów. Dokładnie tak. I epka, trochę dłuższy materiał prawdopodobnie z Kosą. To będą wakacje, sierpień prawdopodobnie. I to też będzie koncept album? No, tak, dwa tak, poprzednie tak, to... tak, też. No, dokładnie. Czyli tradycja zostanie zachowana. Zostanie, jasne, trylogia, wiesz. Dobra. Dopełnimy trylogię. Przyznajcie się, tak zaraz po premierze na świeżo, dla was ten materiał pewnie już jest osłuchany mocno. Gdybyście mieli wybrać swoje ulubione kawałki, jakie by to były? No ja na pewno Skicik, bo zostałem zmuszony do niego, także solóweczka moja i kusz, kiedy dopadnie kusz. No i dużo by można było wymieniać. Nie, to była bardzo wczówkowa akcja z tą płytą, bo mówię, każdy z nas miał możliwość wykazania się tyle, na ile potrafił, także nie ma takich priorytetów, nie, którymi byśmy mogli się wykazać, przynajmniej ja, nie? Nie wiem jak tam chłopaki. Ja nie wiem, ja ci powiem, że też mi się każdy kawałek ma jakby jakąś tam, wiesz, dla mnie wartość szczególną, ale chyba najbardziej, kurwa, chociaż ten numer ma już 2 lata, ale cały czas się jaram, spadam w górę. Szczególnie jak poszła, wiesz,
jak poszła ta druga część, tam gdzie właśnie jest ta solówka i jeszcze to, co ostatnio na koncercie graliśmy z kolegą, który zrobił solówę na skrzypcach i później jak się ten beat wpierdolił, ten zrobił skrecze, no lubię ten moment, nie? To jest takie kurwa. W promo wideo to chyba była koleżanka, co grała na skrzypcach, nie? Tam była koleżanka i kolega, to było w ogóle rodzeństwo. Na płycie są oni, a jakby teraz nawiązaliśmy współpracę z nowym graczem, który zrobił nam taką rozjebundę do tego stopnia, że na koncercie premierowym teraz w sobotę musieliśmy ten numer dwa razy zagrać. No, taka, bez kitu, pod rząd, kurwa wszyscy byli tacy podjarani, my ludzie, wiesz. Pojawiło się o Boże. Biszo, twój ulubiony numer? Ty, no ciężko powiedzieć, ale wciąż może być tak pięknie, jest taki klasyczny i bardzo mi się podoba. Nowy czas, bardzo mi się podoba, fajnie nawinięty jest, co, nie trać mnie. Wszystkie numery podobają mi się, zadowolony jestem z tej płyty. No i tak myślę, że wiesz, w miarę słuchania, jak sobie wrócę do tej płyty, no nie wiem, za rok, to co innego mi się pewnie spodoba, nie, na świeżo. Teraz tak, to te numery, które wymieniłem. No i teraz, zaraz po premierze robicie sobie wakacje od muzyki, czy coś już jest robione? Chciałbym wakacje od muzyki, nie, ale to jest praca. U mnie tak, nie ma szans, nie? No, wiesz, studio codziennie prowadzę, więc jest jazda non-stop. Ale no nie, no chcielibyśmy, wiesz, jakieś koncerty grać, nie? Bo też jakby to jest integralna część tego wszystkiego, nie? Żeby jakoś to pchnąć do przodu. Biszu, piszesz coś wieczorami? No powoli, jestem wypisany strasznie. Nagrałem ostatnio parę fitów, które obiecałem i kurczę, i pisałem po trzy wersje tych fitów i już po prostu wysyłałem którąś wersję, bo musiałem, bo obiecałem ludziom, wiesz, nie? Ale póki co mam wielkie niezadowolenie z tego, co robię, na maksa, nie? Jestem bardzo ciekawy, w którą stronę to pójdzie, bo parę razy w życiu miałem takie momenty, że wiesz, że co pisałem, to mi się nic nie podobało, a to znaczyło, że za chwilę, nie? Za jakiś miesiąc, dwa, jak się pomęczę, tak dwa miesiące, to nastąpi jakiś przełom i pójdzie to w jakąś ciekawą stronę, nie? Więc sam jestem ciekawy, co się stanie i nagrywam. Jeszcze jest inna epka w planach. Chętnie bym też coś powiedział o niej, ale w takim klimatach, kurczę, mogę coś zdradzić, bo dawaj. Trochę madlibowych, coś takiego, nie? Więc może być naprawdę fajnie. Bardzo klimatyczna muzyka i będą wykręcone teksty i gościnni raperzy. A kto będzie te madlibowe rzeczy robił? No nie mogę powiedzieć, nie wiem. Może mogę już, ale... Możesz powiedzieć, że na fitach będzie? Będzie niespodzianka. A powiem, że to była u was ta płyta była recenzowana, było to wasze znalezisko takie dobre, ale nie możecie powiedzieć, to jest twoja tajemnica też, jak domyślisz się. No i starcie. Ale cieszę się na współpracę, jaram się. Był właśnie ten producent u mnie w Bydgoszczy jakiś czas temu i taka chemia, że po prostu, wiesz, bo ja się madlibowymi bitami, takim klimatem jarałem od zawsze, nie? Tak już próbowałem coś pisać i naprawdę to się klei, nie? Więc może być fajna rzecz, naprawdę, nie? I to myślę, no nie wiem, kiedy to wyjdzie. Nie mam pojęcia, bo te plany wydawnicze mamy jakieś spore, nie? No ale w przyszłym roku na pewno, nie? No. Ogólnie jak was słucham, jak mówicie, to odnoszę takie wrażenie, że mam do czynienia z jednym z ostatnich zespołów na tej scenie, w których to wygląda tak, że wszyscy pracują na wspólny sukces, a nie tak, że wszyscy pracują i każdy się zastanawia, kto wypadł lepiej, a kto wypadł gorzej. I ogólnie mam wrażenie, że stanowicie taką drużynę. Zresztą POX tutaj też jest przykładem osoby, która was konsekwentnie wspiera. Wszyscy działacie w każdy możliwy sposób, żeby promować swoją muzykę. Jesteście bardzo konsekwentni. No, nie ma opcji, żeby wam się to nie udało chyba. Znaczy, wiesz co, ja ci powiem, że już się udało. Udało się nam, udało się to, że jesteśmy jakby trzy lata ze sobą, tak? No. Tak. Tylko nie wycinaj tego. Fajnie, fajnie. Nie, jesteśmy trzy lata, jakby współpracujemy ze sobą i wiadomo, że są czasem są lepsze okresy, czasem gorsze, jak to w takim związku, kurwa, już trzyletnim. Ale cały czas idziemy do przodu i każdy się jakoś wspiera nawzajem i o to chodzi. Tak, kompromisy i trzeba razem działać do przodu. To możemy liczyć na swoje wsparcie i każdy z nas już się przekonał pewnie parę razy, że to jest naprawdę fajna drużyna Bezkitu, nie? Więc cieszę się bardzo, że jestem jej członkiem. Czyli na następny bok będzie, prędzej czy później? No jasne. Prędzej czy później będzie. Na pewno. Boki są dwa, jest jeden, drugi też powinien być. Powiem ci, że właśnie to jest fajne, że już po tylu latach, nawet jak się płyty nie wychodziły, to boki tak by istniał, nie? No, ale płyty będą wychodzić, więc będzie spoko, nie? Tym optymistycznym akcentem zakończmy wywiad. Jeszcze, jeżeli macie coś do przekazania dla czytelników Popkillera, to bardzo proszę, macie okazję. No, pozdrowienia, doceniajcie różnorodność w kawałkach, nie zamykajcie się na jakieś określone style. Muzyka jest... Bóg jest muzyką. O Boże! No dokładnie, pozdrawiamy. Sprawdzajcie to główienko. Wszystkim. W stronę zmian. W stronę zmian. Dzięki. Dla Popkillera.